imieniu wszystkich zawodników obiecuję, że będziemy brać udział w zawodach sportowych, szanując i przestrzegając zasad, które im przyświęcają, w duchu sportu, na chwałę sportu i honoru naszej szkoły. Obiecuję. Naszej szkoły nie brakuje utalentowanych, wytrwałych i pełnych pasji dziewcząt i chłopców. Być może są to przyszli zwycięzcy mistrzów. Nie tylko na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim, lecz całego kraju. Powitajmy ich gromkimi brawami. Będą ćwiczyć to, co lubią. Wojtek sprytny jest piłkarzem. Co potrafi, już pokaże. Piłkę kopie i podbija. Różne kliki tu wybija. Drybling to grabiają. Bardzo często sobie grają. Tutaj nie gra się piłkami. Oraz władze oświatowe, które obiecały pomoc finansową.
Przetarg na budowę szkoły wygrała firma Unibud z Bielska Podlaskiego. Budowa zaczęła się w maju 1992 roku, z przewidywanym zakończeniem przed wrześniem 1993 rokiem. Udało się i plany się ziściły. Uroczystość otwarcia długo oczekiwanej placówki oświatowej przyciąga wielu gości i rodziców. W latach 1991-2019 dyrektorem szkoły był Jerzy Stanisław Zimno. Od 1 września 2019 roku tę funkcję sprawuje pani Anna Żuchowska. W nowym budynku mieści się 8-klasowa szkoła podstawowa wraz z zerówką. Do szkoły uczęszczają dzieci miejscowe oraz z okolicznych wsi. Cały świat, taki mocny, taki bliski, taki dobry, lecz od wszystkich jesteś przy mnie, moje myśli znasz. O, tylko ty jesteś moim bohaterem i najlepszym przyjacielem, na innego nie zamienię cię. So don't stop. It's under the lights.